Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Mamy dziś piątek. Dla wielu z nas jest to już kolejny dzień tego długiego weekendu. 4 czerwca i pojawiła się czwarta infografika wiodąca nas do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. Jeśli chodzi o infografikę, to chciałbym Ci zaproponować, abyś nie tylko na sam obrazek zwracał uwagę, nie na samą infografikę, ale i na każdy post, który jest post, czyli treść, która jest przypięta pod tą infografiką. Są to takie moje bardzo króciutkie przemyślenia, mikroprzemyślenia dla mikrozagadnienia, bo tym właśnie jest infografika. Ponieważ okazuje się, że nie wszyscy zrozumieli, o co z tymi infografikami chodzi i kursem, pozwolę sobie króciutko przypomnieć i omówić, że infografiki zaczęły pojawiać się 4 dni temu. One będą się ukazywać każdego dnia, z sobotą i niedzielą włącznie, i po 35 dniach, po tyle będzie infografik, doprowadzą nas do webinaru, który poprowadzę. Jeśli chodzi o treść tych infografik, to są takie mikro zagadnienia z 75 tematów, które będą w ramach 16 lekcji. Przepraszam, w ramach 16 lekcji właśnie na kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. 35 infografik, czyli 35 dni, doprowadza nas do webinaru ze mną. Oj, jak się zrobiło ciemno, a jakoś tak pewnie dlatego, że się zapowiada na deszcz. Doprowadza nas do webinaru, na którym wyjaśniam wiele kwestii, aspektów technicznych i merytorycznych samego kursu. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajny webinar. Znaczy, to będzie taki webinar. Na nim również wyjaśnię całą ideę certyfikacji, ponieważ oprócz tego jednego kursu są 4 inne kursy certyfikowane, już zaawansowane w zależności od wybranej specjalizacji. Ja o tym wszystkim opowiem, wyjaśnię, odpowiem na nieco pytań, przynajmniej takie mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś pytania. I wówczas pozwolę każdemu z Was zagłosować portfelami. To znaczy osoby, które będą zainteresowane już nawet nie samą tematyką, tylko przystąpieniem do kursu, będą miały szansę kupić w okienku sprzedażowym ten kurs. A ponieważ to będzie przedsprzedaż, dopiero otworzona na tym właśnie webinarze, to będę wiedział, jakie jest zainteresowanie tym kursem. Czy ja w ogóle powinienem pakować się w kursy online, czy raczej stawiać na szkolenia indywidualne, których zwolennikiem nie jestem, ponieważ już przez nie przechodziłem. One są nieefektywne przede wszystkim dla mnie, bo w tym samym czasie naprawdę mógłbym wyszkolić znacznie większą liczbę ludzi za znacznie mniejsze pieniądze. A jeżeli chodzi o mniejsze pieniądze, to przedsprzedaż będzie polegała na tym, że właśnie będzie tańsza od ceny standardowej tego kursu. Ten kurs tak czy inaczej już będzie, bo on już jest. Ale zobaczymy, jak Wy zagłosujecie, jak każdy z Was zagłosuje za tym kursem. Tak? Nie? To jest najprostsze głosowanie portfelem. Mam nadzieję, że to jest jasne, że udało mi się to wyjaśnić. Dlatego w tej chwili nawiążę do kolejnego zagadnienia, o które również zostałem zapytany. Mianowicie, kiedy opowiadałem Ci o celu, nie pamiętam, kto był któryś z pierwszych, znaczy to są w ogóle pierwsze odcinki, ale to na samym początku. Mówiłem Ci o celu i mam nadzieję, że z tego, co mówiłem, zapamiętałeś jedno. Mianowicie, Ty definiujesz cel. Najpierw Ty definiujesz cel, ale później cel definiuje Ciebie. I na tym zakończyłem, bo nie chciałem się nad tym rozwodzić. Okazało się, że jednak owo definiowanie celu jest dla wielu z Was bardzo interesujące, bo no dobra, definiujesz, ale jak to zrobić? Dalej tego nie wiemy.
Oczywiście o konkretnych metodach definiowania celu, czym jest cel, ja to wszystko omawiam na szkoleniach, ale dla Ciebie powiem, że cel można zdefiniować w bardzo, bardzo interesujący i prosty sposób. Istnieje bowiem takie narzędzie do tego, żeby właściwie zdefiniować cel. Jest to tak zwana formuła SMART. SMART jest to akronim od pierwszych słów, które składają się na ową formułę. Przy okazji, w języku angielskim SMART oznacza sprytny i jest to właśnie taki sprytny sposób definiowania celu i identyfikowania tego, co jest celem, co nie. Ponieważ Ty najpierw definiujesz cel, a potem cel definiuje Ciebie. Owa formuła wyraża się w 5 słowach. SMART. Cel musi być specific, czyli konkretny. Cel musi być measurable, czyli mierzalny. Cel musi być attainable. Attainable oznacza osiągalny. Relevant, czyli istotny. I w końcu time specific. Time specific, czyli osadzony w czasie. O co kaman? Króciutko. Cel musi być konkretny. To znaczy, musisz dokładnie określić, dokąd zmierzasz. Czy wiesz, dokąd zmierzasz? Czy wiesz, co chcesz osiągnąć? Na tym polega konkretność. Konkretnie musisz sobie to odpowiedzieć na to pytanie. Następnie musi być wymierny, tak? Mierzalny. To znaczy, czy potrafisz go ubrać w liczby? Czy potrafisz go ubrać w liczby? Po to, żebyś wiedział, kiedy ten cel zostanie osiągnięty. Ubranie w liczby jest po prostu, jest najprostsze, ale a jednocześnie jest to duża trudność, żeby coś takiego jakościowego zmienić w coś ilościowego. Ale da się. Da się. Musisz po prostu dobrze wiedzieć, jak go zmierzyć i wiedzieć, czy został osiągnięty, czy też nie. Czy cel jest osiągalny? To znaczy, czy osiągnięcie tego celu zależy od Ciebie i czy ten cel w ogóle można zrealizować. Bo jeżeli założysz sobie, że zamieszkasz na Marsie, ja nie twierdzę, że on jest nieosiągalny. Dla mnie jest nieosiągalny, no i w ogóle jest dla mnie nieinteresujący. Ale musisz wiedzieć, czy można ten cel zrealizować i czy Ty masz wpływ na jego osiągnięcie. Cel musi być istotny. To znaczy, że w życiu mamy całą masę spraw, które nas przytłaczają, setki celów, które musimy osiągnąć tak szybko. I teraz pytanie, czy ten cel jest dla Ciebie na tyle ważny, że będziesz traktował go priorytetowo? Tak czy nie? To jest istotność. I w końcu time specific. Osadzenie w czasie. Dwie chyba najprostsze i najtrudniejsze rzeczy. Kiedy zaczniesz, kiedy skończysz. Tylko tyle. Tylko tyle. Warto pamiętać, aby już na etapie, a możesz, ale ciemno, a możesz szczególnie na etapie definiowania celu, aby Twój otwarty, twórczy umysł był po Twojej stronie. Musi być po Twojej stronie, dlatego dbaj. Dbaj o kreatywność. Ale harcują wiewióry, no nie mogę. Dbaj o kreatywność. Pierwsze 2 kroki na drodze do uwolnienia Twojej kreatywności. To są wszystko kroki mentalne, żadne inne. To jest po pierwsze uświadomienie sobie swoich ograniczeń. Musisz uświadomić sobie swoje ograniczenia. Bez tego nie ruszysz. No i drugie, musisz otworzyć swój umysł, jeśli masz go otwarty. To musisz pozostawić go nadal otwartym i już nigdy, przenigdy nie zamykać. Do czego to doprowadzi? Po pierwsze, skreślisz paradygmaty. Skreślisz paradygmaty, bo często są to założenia kompletnie błędne, które pomagają Ci żyć, tak? Ale tak naprawdę one to są blokery. Blokery mentalne, one Cię blokują we wszystkim.
w przypadku definiowania celu. Będziesz przewidywał cele, przewidując drogę do nich, dążenie, jak będzie wyglądała, będziesz przewidywał całą masę przeszkód, które nigdy, ale to nigdy w życiu nie pojawią się w ogóle na drodze do osiągnięcia celu. Tak się po prostu nie zdarzy. Dlatego odrzucisz, skreślisz paradygmaty, pewnie stworzysz nowe, ale swoje. Wobec tego zignorujesz przeszkody, dlatego że zastanawiał się będziesz tylko nad tymi przeszkodami, które są realne. Po odrzuceniu paradygmatów zaczniesz je dostrzegać. Mówiłem, stworzysz własne zasady i koniec końców osiągniesz swój cel. No tak, ale nie ten, który zakładasz, tylko osiągniesz, znajdziesz to swoje rozwiązanie. Rozwiązanie często nierozwiązywalnych problemów, tak przynajmniej się wydawało, ale po odrzuceniu wszystkiego paradygmatów, stworzeniu nowych zasad, zachowaniu twórczego umysłu, znaniu swoich ograniczeń, dzięki stosowaniu technik, twórczości, kreatywności, będziesz potrafił znaleźć rozwiązanie. Nie ma mocnych, po prostu nie ma mocnych. Dlaczego to zadziała? Ponieważ takim nieuświadamianym elementem kreatywności jest pojawienie się uporu, takiego zdrowego uporu. Po prostu odrzucisz możliwość poddania się. Nie będziesz się poddawał. Będziesz tak długo parł do przodu, aż w końcu wymyślisz owo rozwiązanie. Będziesz wiedział, jaki jest cel i będziesz wiedział, jak do niego dążysz. Upór, bardzo nieuświadamiany element kreatywności. Technik rozwijania kreatywności, treningu twórczości. Nauczam na szkoleniach, będę Ci o nich mówił również w Szpiegu Life. Na kursach certyfikowanych również o nich będzie, ale w tym zakresie, w którym będą one potrzebne, na przykład w przypadku różnych technik analitycznych. No niestety kreatywność, twórczość to trzeba uruchomić, inaczej analityk nie zadziała. Analityk z zamkniętym umysłem to nie analityk, to dogmatyk. Na kursach będę również mówił, uczył o czymś takim z technik twórczości i technik kreatywności, o czymś takim jak biznesowe gry. W szczególności biznesowa gra wojenna, która jest rewelacyjnym narzędziem HR-owskim, rewelacyjnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi. Kiedyś jeszcze o tym opowiem, na kursach opowiem o tym dokładnie i myślę, że warto będzie do nich przystąpić. Bardzo serdecznie Cię na nie zapraszam. Teraz króciutko jeszcze powiem Ci, trochę na żebry pójdę. Chciałbym Cię poprosić, by zalajkowała ten Szpiegu Life'a i cały mój materiał, jeżeli Ci się oczywiście podoba. Zalajkuj w social mediach. Wszystko dlatego, żeby ten materiał docierał szerzej do ludzi, którzy są tym zainteresowani. Niestety tak działają social media, że im więcej interakcji, komentarzy i lajków, komentarze są bardzo ważne, jakiekolwiek komentarze. Chodzi o to, że te algorytmy działają tak, jak działają i dotychczas zauważyłem, że wszelkie lajki, wszelkie komentarze powodują, że szerzej to dociera. Bardzo za to dziękuję i bardzo proszę o więcej, znacznie, znacznie więcej. To by było na tyle. Po prostu tak działają social media. Ja Tobie życzę przepięknego dnia. U mnie raczej spadnie deszcz, stąd u mnie ta kurteczka. Ale ziemia potrzebuje również deszczu. Jak mówi moja młodsza córka, tata deszczy. Uwielbiam to sformułowanie. Tobie życzę miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!